Reset Obywatelski. Resetu Obywatelskiego. Dobry wieczór. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Każdy z Was może zostać naszym producentem wykonawczym, albowiem każdy filmowiec wie, że funkcją producenta wykonawczego jest kołowanie kasy, czy też zbieranie funduszy na produkcję. I każdy z Was, każda z Was, która zasponsoruje Reset Obywatelski, może zostać naszym producentem wykonawczym. Gorąco do tego zachęcam, tym bardziej, że niedawno, wczoraj czy przedwczoraj, to było przedwczoraj, jedno z naszych niezależnych rzekomo mediów opublikowało laurkę pochwalną na cześć matki Jarosława Kaczyńskiego z okazji 8. rocznicy śmierci tej osoby, podczas której to rocznicy jej syn Jarosław Kaczyński wystąpił w kościele i powiedział, że strajk kobiet to zło. Ta laurka pochwalna na cześć matki wodza narodu w medium podobno niezależnym zdumiała trochę czytelników. Jeden z czytelników na Twitterze napisał do redaktora naczelnego tego medium, że mu się to nie podoba. W odpowiedzi przeczytał, że on sam, ten krytyczny czytelnik, jest złem, ponieważ redaktor naczelny portalu Onet, bo to o nim mowa, Bartosz Węglarczyk, tak napisał czytelnikowi, któremu się nie spodobała laurka na cześć matki wodza narodu z okazji jej 8. rocznicy śmierci. Więc gorąco zachęcam do wspierania Resetu Obywatelskiego, który nie publikuje laurek na cześć matki wodza i nie boi się mówić bez cenzury o najważniejszych sprawach, od których zależy nasza przyszłość, nasze bezpieczeństwo, nasze codzienne bytowanie. Mówimy o tym nie zakładając sobie żadnych klapek na oczy, ani politycznych, ani geopolitycznych. Nie udajemy, że tak zwana dobra zmiana nie jest złem, ale widzimy też zła gorsze i widzimy zależności dobrej zmiany i tego całego zła, które teraz nas spotyka od innych złych rzeczy na świecie. Nie boimy się o tym wszystkim mówić. Będziemy mówić o sprawach światowych dzisiaj. Teraz będziemy mówić o rosyjskich łącznikach Donalda Trumpa. To druga część transmisji z zeszłego poniedziałku, ponieważ zakładałem, że uda się opowiedzieć o wszystkich najważniejszych łącznikach Donalda Trumpa, rosyjskich łącznikach Donalda Trumpa w ciągu jednej godziny. Okazało się to jednak niemożliwe, bo nawet kiedy się tylko wybiera tych najważniejszych, to jest ich bardzo wielu. W drugiej części dzisiejszej transmisji o godzinie 20 porozmawiamy o sprawie Aleksieja Nawalnego z byłą ambasadorką Polski w Moskwie Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. A teraz przechodzimy już do naszych, chciałby się powiedzieć, baranów, bo tak się mówi, jest takie powiedzenie, przejdźmy do naszych baranów, wróćmy do naszych baranów, ale nie o baranach mowa, tylko raczej o lisach w kurniku. Mowa o ludziach, którzy stanowili żywy pomost, czy też byli żywymi łącznikami między Donaldem Trumpem a kremlowskim reżimem, putinowską Rosją. I zaczniemy od Michaela Thomasa Flynna. Poproszę o skan numer 8, tak się, no, nie skan numer 1, chociaż jest dzisiaj pierwszy, tylko skan numer 8, ponieważ to był skan, który miał być 8, pokazany jako 8 w zeszły poniedziałek. To jest Michael Flynn. To jest człowiek, który najkrócej w historii Stanów Zjednoczonych był doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa. Był nim tylko przez 22 dni, przez pierwsze 22 dni rządów Donalda Trumpa. A dlaczego tak się stało, o tym za chwilę powiemy. Flynn był generałem armii amerykańskiej, odgrywał w różnych operacjach amerykańskiej armii kluczową rolę, przede wszystkim nawet mowa tu nie tylko o
operacjach, mowa tutaj o tworzeniu amerykańskiej strategii antyterrorystycznej. Był kluczową postacią, jeśli chodzi o udział w, jakby to powiedzieć, rozbijaniu sieci islamistów w Afganistanie i w Iraku. Wykonał wiele operacji i misji o charakterze bojowym, jak również wywiadowczym w ciągu swojej całej kariery w wojsku. I w 2012 roku, jeszcze za czasów Obamy, został szefem wywiadowczej agencji obrony, DIA, czyli Defense Intelligence Agency. To jest, można powiedzieć, główna agencja wywiadu wojskowego w Stanach. My słyszymy przeważnie o NSA, kiedy mowa o wywiadzie wojskowym, czyli o National Security Agency. National Security Agency to jest agencja, która zajmuje się wywiadem technicznym, internetowym, zbieraniem i analizowaniem danych pozyskiwanych elektronicznie. Natomiast Defense Intelligence Agency zajmuje się tradycyjnie rozumianym tak zwanym wywiadem ludzkim, czyli pozyskuje ludzkie źródła informacji. Ona też odgrywa rolę wiodącą, ponieważ koordynuje działania innych agencji wywiadowczych amerykańskiej armii. I pan Flynn był na takim ważnym i kluczowym stanowisku przez 2 lata. W 2014 roku musiał się pożegnać z armią, co nie było bez związku z dosyć niezwykłą rzeczą, którą zrobił, ponieważ podczas swojej służby jako wysoki przedstawiciel amerykańskiego wywiadu dał się zaprosić rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu, odwiedził kwaterę główną rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, gdzie wygłosił wykład o przywództwie, o tym, jak on, Michael Flynn i Amerykanie rozumieją przywództwo. No, co można powiedzieć, no, jest nie tylko błędem, to zakrawa na obłęd nawet to, że szef amerykańskiego wywiadu jedzie do nieprzyjaznego państwa i daje tam wykład przedstawicielom wrogiego wywiadu, wykład o tym, jak on rozumie przywództwo i różne kwestie z tym związane. W ten sposób udziela, nie tylko przez to, co mówi, ale przez to, jak mówi, ogromnej ilości informacji przedstawicielom nieprzyjaznego wywiadu. Po opuszczeniu wojska pan Flynn założył prywatną agencję wywiadowczą, tak to można nazwać, prywatną wywiadownię, Flynn Intel Group, która dostarczała informacje przedsiębiorstwom prywatnym, jak również obcym rządom, między innymi w Turcji, z którą był blisko związany. A w grudniu 2015 roku Flynn dostał 45, a według niektórych źródeł nawet 47 tysięcy dolarów za to, żeby znów wygłosić mowę w Moskwie. Była to mowa na przyjęciu na gali z okazji 10-lecia telewizji i portalu Russia Today. Teraz przeważnie się to nazywa skrótem RT, ale Russia Today, czyli Rosja Dziś, to jest globalna sieć należąca do Kremla, globalna sieć telewizyjna i portal internetowy, który informuje o sprawach dziejących się na świecie w sposób, który jest wygodny dla Rosji. Jest to bardzo dobrze, profesjonalnie robiona szczekaczka propagandowa Kremla. I podczas tej gali, na której pan Flynn znowu przemówił,
na cześć, wygłosił przemówienie na cześć tej rosyjskiej, kremlowskiej tuby propagandowej. Podczas tej gali pan Flynn został posadzony przy stole prezydenta Putina. Na honorowym miejscu obok Putina siedział przy stole i razem z nim jadł kolację oraz dyskutował, co podobno przeraziło innych Amerykanów obecnych na tej gali. Ze względu na to, czym się Flynn zajmował wcześniej, ze względu na jego znajomość ogromnej ilości tajnych i poufnych informacji, które nie powinny były nigdy trafić, nie powinny nigdy trafić do Putina ani do jego ludzi. Flynn przyznał się do tego, że dostał 45 tysięcy dolarów za wygłoszenie tej mowy i za rozmowę z Putinem, ale wobec amerykańskich dziennikarzy bronił się, twierdząc, że to zupełnie normalna sprawa, że dostał takie pieniądze. I zaraz potem pan Flynn został doradcą Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. I tak jak tydzień temu, znowu proszę, żebyśmy zrobili sobie małe ćwiczenie umysłowe i w miejsce jednego Donalda T. podstawili drugiego Donalda T. Wyobraźmy sobie, co by się działo w Polsce, gdyby Donald Tusk zrobił swoim doradcą kogoś takiego. Zostałby rozszarpany. Gdyby jego doradca wygłaszał mowy na cześć kremlowskiej szczekaczki i wygłaszał przemówienia w siedzibie rosyjskiego wywiadu wojskowego, Tusk zostałby rozszarpany żywcem nie tylko przez PiS, ale przez całą opinię publiczną. Gdyby Tusk miał doradcę, który wygłaszałby takie mowy na bankiecie z kanclerzem Niemiec i gdyby wygłosił mowę na przykład o przywództwie dla kierowników i szefów niemieckiego wywiadu, na przykład niemieckiej Służby Bezpieczeństwa Narodowego, niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji, też zostałby rozszarpany, ponieważ wszyscy uznalibyśmy to za złamanie reguł i za despekt, za brak szacunku dla tego, że Polska jest odrębnym i suwerennym państwem, choć oczywiście Niemcy są naszym sojusznikiem, więc nie byłoby to tak niebezpieczne jak w przypadku Rosjan, ale też byśmy Tuska za to rozszarpali. Tymczasem Trump kogoś takiego sobie bierze za głównego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. PiS-owcy są tym zachwyceni, a spora część naszej opinii publicznej wtedy, a być może nawet jeszcze i teraz, nie do końca dostrzega w ogóle taki fakt. Ciągle można znaleźć w Polsce ludzi, którzy nawet nie są zwolennikami PiS i być może nie są też zwolennikami Trumpa, podchodzą krytycznie do Trumpa, ale cały czas uważają, że Donald Trump to był po prostu amerykański prezydent. I my powinniśmy go byli respektować, ponieważ Ameryka jest naszym sojusznikiem. To prawda, że Ameryka jest naszym sojusznikiem, ale Ameryka miała w swojej historii mało równie perfidnych i szkodliwych wrogów jak Donald Trump, a nominacja dla pana Flynna jest tego dowodem. W lutym 2016 roku, czyli po tym jak pan Flynn dostał pieniądze od Putina za to, że wystąpił na bankiecie na cześć kremlowskiej tuby propagandowej Russia Today, krótko po tym, 3 miesiące po tym, w lutym 2016 roku pan Flynn powiedział przedstawicielom amerykańskiego Departamentu Obrony, że nigdy nie dostawał żadnych pieniędzy od zagranicznych firm. Zatem zapłata od Russia Today, od telewizji Putina jakoś umknęła jego uwadze, czy o niej zapomniał podczas tej rozmowy. Kiedy Flynn został doradcą Trumpa, były prezydent Barack Obama w poufnej rozmowie ostrzegał Trumpa przed Flynnem, ale to oczywiście nic nie pomogło, ponieważ Trump wolał opłacanego przez Rosję pana Flynna niż Obamę, rzecz jasna.
Relacje, bliskie związki Flina z Rosją były krytykowane przez media również w 2016 roku, przez Washington Post i Associated Press, ale to też nic nie zmieniło. Administracja Trumpa panu Flynnowi postanowiła zaufać. Warto odnotować też, że Flynn rozsiewał teorie spiskowe na temat kontrkandydatki Donalda Trumpa, Hillary Clinton, i fake newsy, te same fake newsy, które rozsiewali Rosjanie. W lutym 2017 roku przedstawiciele Izby Reprezentantów Kongresu wysłali do amerykańskiego sekretarza obrony generała Mattisa list domagając się śledztwa w sprawie Flynna i jego kontaktów z Rosją. Wyrazili obawę, że ich zdaniem Flynn złamał amerykańską konstytucję, akceptując pieniądze od Russia Today. Jednak najbardziej kompromitująca część historii pana Flynna dotyczy jego kontaktów z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Kisliakiem. I o tych kontaktach sobie za chwilę powiemy, ale najpierw poprosimy naszego realizatora, którym jest nasz mistrz konsolety Krzysztof Wojciech Kołaczek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Poprosimy naszego realizatora o chwilę muzyki, żebyśmy mogli sobie przetrawić te informacje, które właśnie usłyszeliśmy. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, polska Madonna. I niedorzecznie małe pieniądze.
bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Sen cię otuli jak łaska boska, Polska, Madonna, Madonna Polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryjesz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Madonna, 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 Madonna. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Rozmawiamy o byłym doradcy Donalda Trumpa do spraw narodowego bezpieczeństwa Michaelu Flynnie i o innych rosyjskich łącznikach Donalda Trumpa. Przechodzimy teraz do historii kontaktów Michaela Flynna z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Kislyakiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, Michael Flynn jeszcze jako przedstawiciel wysoki rangą amerykańskiego wywiadu odwiedził siedzibę rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, gdzie wygłosił przemowę, co jest, mówiąc delikatnie, co najmniej bardzo ryzykowne, ponieważ w takiej przemowie, czy chciał, czy nie chciał, to na pewno zawarł wiele informacji cennych dla rosyjskiego wywiadu i to jest w ogóle niesłychane, żeby przedstawiciel jednego wywiadu wygłaszał przemowy dla przedstawicieli innego, nieprzyjaznego, wrogiego wywiadu i ich dokształcał. Mówiliśmy o tym, że generał Flynn siedział przy stole Władimira Putina i wygłosił kolejną przemowę na bankiecie, na gali z okazji dziesięciolecia kremlowskiej tuby propagandowej Russia Today, ale tym, co go najbardziej obciąża, jest historia jego tajnych kontaktów z ambasadorem Siergiejem Kislyakiem, która zaczęła, te kontakty zaczęły się już w 2013 roku. Kislyak wtedy opiekował się Flynnem podczas jego podróży do Moskwy, a w 2016 roku Flynn doprowadził do spotkania między rosyjskim ambasadorem Kislyakiem, przedstawicielem Władimira Putina, a zięciem Donalda Trumpa, zięciem i doradcą Jaredem Kushnerem. Wywiad wojskowy, nie tylko wojskowy, kilka różnych agencji amerykańskiego wywiadu przechwyciło raport, jaki ambasador Kislyak napisał, wysłał na Kreml po tym spotkaniu. Kislyak chciał, żeby rosyjscy generałowie porozmawiali na temat amerykańskiej polityki w Syrii z przedstawicielami Donalda Trumpa i poszukiwał bezpiecznego kanału, przez który rosyjscy generałowie i ludzie Trumpa mogliby się połączyć. Flynn powiedział Kislyakowi, że niestety Trump, który wtedy jeszcze nie był prezydentem, tylko był prezydentem elektem, nie posiada takiego bezpiecznego kanału, żeby się połączyć z Rosją. Mimo tej ostrożności Flynn i Kislyak wielokrotnie rozmawiali przez zwykły telefon w grudniu i w styczniu. Trump oraz jego ludzie w tamtym okresie, Trump kiedy był jeszcze prezydentem elektem, chcieli nakłonić różne rządy innych krajów do tego, aby sprzeciwiły się lub oddaliły na czas nieokreślony
przegłosowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych potępiającej osiedlanie się izraelskich osadników w Palestynie. I Jared Kushner, zięć i doradca Donalda Trumpa, po prostu kazał Flynnowi, żeby ten porozmawiał o tym z Kislyakiem. No i Flynn okazał się tutaj skuteczny, albo Rosjanie okazali się bardzo przychylni dla Trumpa i dla Flynna. Jednak Rosja w końcu zdecydowała, żeby nie sprzeciwiać się tej rezolucji, mimo że te rozmowy Flynna z Rosjanami na ten temat szły dobrze. Sukces, jeśli chodzi, prawdziwy sukces, jaki Flynn osiągnął w rozmowach z Rosjanami, leżał w czym innym. W grudniu 2009 roku prezydent Obama ogłosił, że po tym, jak Rosjanie zaingerowali w amerykańską kampanię prezydencką w 2016 roku, dzięki czemu Donald Trump wygrał, Stany Zjednoczone zastosują retorsję polegającą między innymi na wyrzuceniu ze Stanów Zjednoczonych 35 osób podejrzanych o to, że są rosyjskimi szpiegami. Trump i jego ludzie, którzy szykowali się do przejęcia władzy, obawiali się, że te sankcje, te retorsje mogą zaszkodzić ich późniejszym relacjom z Rosją. No i wysłali generała Flynna, żeby porozmawiał z ambasadorem Kislyakiem. Jeszcze tego samego dnia, w którym Obama ogłosił te sankcje, te retorsje. Flynn błagał Kislyaka, żeby Rosja odpowiedziała na te sankcje w sposób umiarkowany, żeby nie eskalować, nie podsycać konfliktu. I Flynn mówił o tych swoich rozmowach z Kislyakiem swojemu przyszłemu zastępcy i byłemu, przepraszam, swojemu przyszłemu zastępcy, czyli przyszłemu, czy też oczekującemu na zajęcie stanowiska wicedoradcy prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, niejakiemu McFarlandowi. I McFarland informował innych ludzi Trumpa o tych rozmowach, czyli to nie była żadna tajemnica. W kręgu najbliższych współpracowników Trumpa to było dość oczywiste, że się wysyła generała Flynna, żeby błagał ambasadora Kislyaka, żeby Rosjanie nie obrazili się na Trumpa za sankcje i retorsje, które Rosjanom sprawił ten brzydki Obama. Tak to można podsumować. I dwa dni później Kislyak zadzwonił do Flynna i powiedział mu, że Putin łaskawie postanowił nie mścić się za te sankcje i wysłuchał błagań generała Flynna. Administracja prezydenta Obamy, rząd prezydenta Obamy, ludzie Obamy, którzy właśnie rozstawali się z władzą, byli zdumieni, że Rosja postanowiła się nie mścić i zorientowali się, że nowy amerykański rząd będzie mieć z Rosją o wiele bardziej przyjazne stosunki. Flynn został zapytany publicznie przez dziennikarza Washington Post Davida Ignatiusa w artykule opublikowanym 12 stycznia 2017 roku. Został zapytany o to, czy zrobił coś, żeby podważyć wagę i znaczenie tych sankcji, które Stany Zjednoczone zastosowały wobec Rosji. Flynn kazał swojemu zastępcy, panu McFarlandowi, skłamać i powiedzieć dziennikarzom Washington Post, że Flynn nie rozmawiał o sankcjach z ambasadorem Kislyakiem. Tymczasem, jak wiemy już, komunikacja Flynna i Kislyaka była monitorowana przez różne agencje amerykańskiego wywiadu. To kłamstwo się na Flynnie
zemściło. Flynn musiał się znów rozstać ze swoim stanowiskiem. W styczniu 2017 roku dyrektor FBI James Comey postanowił wysłać swoich agentów, żeby przesłuchali Flynna. Skończyło się to odejściem. Potem specjalny prokurator Robert Mueller, który badał i nie zbadał do końca, ale jednak trochę zbadał kontakty Donalda Trumpa z Rosjanami, też przesłuchiwał Flynna i zajmował się jego sprawą, i w wyniku tych przesłuchań i tego dochodzenia w sprawie Flynna, generał Flynn w końcu przyznał się do winy, przyznał się do tego, że kłamał na temat swoich stosunków z Rosjanami. Potem zaczął się bardzo długi proces prawny, który miał doprowadzić do ustalenia jakiejś kary, jakiegoś wyroku w sprawie Flynna, ale tymczasem prezydent Trump, no nie tymczasem, nie tak szybko, tuż przed końcem swojej kadencji, prezydent Trump po prostu Flynna ułaskawił, a wtedy Flynn zaczął występować publicznie, nawołując lud amerykański, aby ratował prezydenta Trumpa, któremu źli ludzie chcą odebrać stanowisko, wybory. Zaczął rozpowszechniać opowieść o tym, jakoby wybory prezydenckie w zeszłym roku zostały sfałszowane, i uczestniczył razem z Trumpem we wzywaniu do buntu, które, jak wiemy, skończyło się wtargnięciem zbuntowanego tłumu na Kapitol. A dziś dowiedzieliśmy się z mediów amerykańskich, że FBI tropi pewną kobietę z Pensylwanii, która wtargnęła razem z tłumem na Kapitol. Miała, według doniesień, ta kobieta miała wynieść laptop przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi po to, żeby sprzedać go Rosjanom. To tyle na temat generała Flynna. Zaraz przejdziemy do innych rosyjskich łączników Donalda Trumpa, ale najpierw poprosimy naszego realizatora Krzysztofa Wojciecha Kołaczyka, żeby nam puścił trochę muzyki, no bo musimy to wszystko sobie w głowie uporządkować i odrobinę się zrelaksować. Stop to breathe and let me know.
scent from your hidden mirror. Tinkle nectar until the Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Rozmawiamy o rosyjskich łącznikach prezydenta Donalda Trumpa i przechodzimy do kolejnego bohatera dzisiejszego wieczoru, którym jest kongresmen, teraz już były kongresmen, Dana Rarabaker. Poproszę naszego realizatora Krzysztofa Wojciecha Kołaczka o skan numer 9. Zaraz powinniśmy, że tak, to on, już go widzimy. To jest Dana Rarabaker. Ta czapeczka wygląda jak czapeczka zwolenników Donalda Trumpa. Make America Great Again, ale on sobie taką czapeczkę, na tej czapeczce ma coś innego napisane. Ma napisane Make Surfing Great Again, ponieważ Dana Rarabaker jest nie tylko zwolennikiem Donalda Trumpa, ale również flirtował z zwolennikami oderwania Kalifornii od Stanów Zjednoczonych, co zapewne wiąże się z trzecią wielką miłością Dana Rarabakera, jaką jest Rosja i Władimir Putin. Władimir Putin i Rosja robią wszystko, żeby państwa zachodnie w miarę możliwości rozpadały się na kawałki. Między innymi popierają separatyzm w Hiszpanii, separatyzm kataloński, i przez pewien czas rosyjskie trolle wspierały też separatyzm kalifornijski, chociaż ze znacznie mniejszym sukcesem niż w Hiszpanii. Powiedziałem, że największą miłością, trzecią największą miłością, może powinienem powiedzieć pierwszą, Dany Rarabakera jest Władimir Putin. Rarabaker interesuje się różnymi sprawami, był w komitetach kongresu dotyczących, w komisji kongresu do spraw zagranicznych, w komisji do spraw nauki, kosmosu i technologii. To człowiek o wielu zainteresowaniach, ale jego głównym zainteresowaniem jest Rosja i Władimir Putin. Na samym początku kariery Rarabakera w 1991 roku agent KGB i wiceburmistrz Petersburga Władimir Putin razem z dwoma innymi Rosjanami odwiedził Rarabakera w jego biurze, w jego biurze poselskim, byśmy powiedzieli, w biurze kongresmena w Waszyngtonie, i zaprzyjaźnił się z Rarabakerem. W 2013 roku na antenie radia KPCC kongresmen Rarabaker wychwalał siłę fizyczną Putina. Opowiadał, że w latach 90. siłował się na ręce z rosyjskim liderem i przegrał. Ta przyjaźń przekładała się na decyzję Rarabakera i na jego postawę polityczną. We wrześniu 2008 roku, występując na posiedzeniu kongresowej komisji do spraw zagranicznych, Rarabaker zaczął opowiadać kongresmenom taką bajkę, jakoby to mała
Gruzja napadła wtedy na Rosję, tymczasem było inaczej, Rosja napadła na Gruzję, aby oderwać od niej Osetię, z czego wynikła wojna rosyjsko-gruzińska. Już w 2012 roku Federalne Biuro Śledcze ostrzegało Rara Bejkera przed kontaktami z Rosjanami. Groziło mu zwerbowanie lub wykorzystanie przez rosyjskie służby. Tak tego obawiało się FBI i przed tym ostrzegło Rara Bejkera, ale to nic nie pomogło, ponieważ Rara Bejker nadal intensywnie kontaktował się z Rosjanami i występował w sposób dla nich korzystny. Kiedy Putin zagarnął Krym, Rara Bejker oświadczył, że on nie miałby żadnego problemu z tym, gdyby na przykład Alaska została zagarnięta przez Rosję, pod warunkiem, że większość Alaskańczyków stwierdziłaby, że chce żyć w Rosji, a nie w USA. Możemy się domyślać, że to samo powiedziałby o Kalifornii, aczkolwiek ją przyłączyć do Rosji byłoby trudniej z przyczyn czysto geograficznych. W 2017 roku znowu wrócił do tematu odrywających się Stanów, twierdząc, że wszelkie powstrzymywanie na przykład Kalifornii czy jakiegokolwiek innego stanu, który chciałby się oderwać od USA, byłoby czymś w rodzaju przywrócenia niewolnictwa. W 2015 roku znany i renomowany portal Politico uznał Rara Bejkera za jednego z najważniejszych ludzi Putina w Waszyngtonie. Rok później nazwał go ulubionym kongresmenem Putina. Stało się tak, ponieważ Rara Bejker publicznie bronił Rosji podczas jej agresji na Ukrainie i dlatego, że pośmiertnie oczerniał jedną z ofiar Putina, rosyjskiego prawnika Siergieja Magnickiego, zamęczonego na śmierć w rosyjskim areszcie. Gdy Trump został prezydentem, rozważał powołanie Dana Rara Bejkera na amerykańskiego sekretarza stanu, czyli na ministra spraw zagranicznych. Rara Bejker popierał Trumpa w sposób tak bezwzględny, totalny i jakby to powiedzieć, gorący, że zdarzyło mu się coś niezwykłego, co się rzadko politykom trafia. Został napadnięty w swoim biurze przez swoich własnych wyborców. Może napadnięty to jest niewłaściwe słowo, bo do jakiejś napaści fizycznej, pobicia nie doszło, natomiast wyborcy szturmowali jego biuro, domagając się, żeby przestał popierać Trumpa. Co jest najbardziej ciekawe w historii Dana Rara Bejkera? Wiosną 2016 roku Rara Bejker poleciał do Rosji. To było przed amerykańskimi wyborami, które odbyły się jesienią. Po co tam poleciał? Poleciał po materiały, które mogłyby skompromitować Hillary Clinton, kontrkandydatkę Trumpa. Taką postanowił mu oddać przysługę albo takie zlecenie od Trumpa dostał. Pojechał do Rosji po kwity, po kompromaty, po materiały kompromitujące Hillary Clinton, a po drodze wpadł do Polski. Zatrzymał się w Polsce, gdzie odwiedził Antoniego Macierewicza, swojego starego znajomego, ponieważ najbardziej prorosyjski kongresmen w USA współpracował też z Antonim Macierewiczem. Odwiedził Macierewicza, a Macierewicz wprowadził go do Jarosława Kaczyńskiego. W polskich mediach sprzedano nam te informacje jako wyraz troski Amerykanów i ich próby skłonienia Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie gwałcił w Polsce praworządności i konstytucji. Tak nam to przedstawiono, że oto właśnie przyjechali Amerykanie, między innymi szacowny kongresmen Rara Bejker, żeby tutaj pogrozić paluszkiem Kaczyńskiemu i powiedzieć mu: bądź dobry, nie gwałć praworządności. Jakoś tak się dziwnie stało, że nikt z naszych dziennikarzy nie sprawdził, kim jest ten kongresmen odwiedzający Macierewicza i Kaczyńskiego. Nikt nie sprawdził i nie
zorientował się, że to jest główny zwolennik Putina w Waszyngtonie, który właśnie wraca z Rosji i że instrukcje, które on przywiózł Kaczyńskiemu i Macierewiczowi, jeśli jakieś przywiózł, wcale nie muszą pochodzić z Waszyngtonu, tylko raczej ze znacznie bliższej Moskwy, która była po drodze. Następnie Rara Baker poleciał sobie do swojej ojczyzny, zakładając, że uważa Amerykę ciągle za swoją ojczyznę. I w czasie tej i z tej podróży z Moskwy przez Warszawę do Waszyngtonu przywiózł tak zwane dossier Jurija Czajki. Jurij Czajka to rosyjski prawnik i polityk, wysłannik Putina na Kaukaz Północny, był przedstawicielem Putina, specjalnym przedstawicielem Putina na Kaukazie Północnym, w czasie kiedy tam się działy też, miały tam miejsce wydarzenia o charakterze wojennym. Był też prokuratorem generalnym Rosji w latach 2006-2020 i był ministrem sprawiedliwości w latach 99-2006. Jest to po prostu putinowski dygnitarz. Mówimy na to dossier, że jest to dossier Czajki, ponieważ pan Czajka je stworzył. To nie jest dossier na temat pana Czajki, tylko to jest dossier, które putinowski dygnitarz Jurij Czajka stworzył na temat Hillary Clinton. To dossier zostało oczywiście, to nie jest tak, że pan Czajka sam te informacje w nim zawarte wymyślił, tylko dostał je od rosyjskiego wywiadu. Dostał zadanie, żeby je pozbierać i opracować razem ze swoimi ludźmi w taki sposób, żeby było jak najbardziej korzystne dla Donalda Trumpa, który wtedy walczył o prezydenturę z Hillary Clinton. To dossier zawierało informacje potencjalnie kompromitujące dla Hillary Clinton i jej partii demokratycznej. Dotyczyło sponsorów partii demokratycznej i informacje z tego dossier trafiły później do rąk syna Trumpa, Donalda Trumpa. Zostały mu przekazane podczas spotkania z rosyjską lobbystką Natalią Wiesielnicką, z którą spotykali się zarówno Dana Rara Baker, jak i syn Trumpa, Donald Trump Jr. Przyjaźń Rara Bakera z Putinem była oceniana bardzo różnie i bardzo krytycznie. W czerwcu 2016 roku republikański kongresman Kevin McCarthy powiedział grupie kolegów republikanów, że są dwie osoby, które są opłacane przez Putina i jestem pewien, że są opłacane przez Putina, to jest Donald Trump i to jest Dana Rara Baker, przysięgam na Boga. Tak powiedział. Kiedy ta wiadomość o tej rozmowie wyciekła, pan McCarthy powiedział, że jego komentarz miał być rodzajem żartu, który nie wypalił. Dana Rara Baker szczególnie intensywnie się zaangażował w sprawę tak zwanej uchwały Magnickiego, czyli uchwały, w której przegłosowywano sankcje wobec Kremla i kremlowskich dygnitarzy zastosowane przez Amerykę w odpowiedzi na zamęczenie rosyjskiego prawnika Siergieja Magnickiego, zamęczenie na śmierć, do którego doszło w areszcie, gdzie Magnickiego przetrzymywano. Rara Baker podczas jednej ze swoich ówczesnych podróży do Moskwy miał dostać jakieś akta rosyjskiej prokuratury, zapewne od pana Jurija Czajki, z których miało wynikać, że Magnicki był złodziejem. On o tych dokumentach w Waszyngtonie mówił, a główny asystent Rara Bakera ułatwiał lobbystom zwalczającym sankcje przeciwko Rosji spotkania z innymi kongresmenami. Wiosną 2017 roku Rara Baker chciał w
podkomisji do spraw europejskich w kongresie zwołać spotkanie na temat uchwały Magnickiego, po to na temat uchwały Magnickiego, czyli tych sankcji, które zastosowano wobec dygnitarzy Kremla po zamęczeniu na śmierć Siergieja Magnickiego. Chciał zwołać spotkanie po to, żeby tę uchwałę, żeby te sankcje obalić. Na tym spotkaniu miał zeznawać Bill Browder, amerykański inwestor, którego fundusz inwestycyjny w Rosji został zagarnięty przez ludzi Putina. Siergiej Magnicki, zamęczony na śmierć w areszcie przez ludzi Putina, był prawnikiem pana Browdera. Pan Browder chciał zeznawać, miał zeznawać, natomiast kongresmen Rarabaker planował, żeby go poddać czemuś, co określano jako proces pokazowy. Miał zostać ośmieszony. Rarabaker chciał wyświetlić kongresmenom film nakręcony przez rosyjskiego reżysera Niekrasowa, nakręcony przez Rosjan, film ośmieszający zamordowanego Magnickiego. Wśród świadków, których Rarabaker chciał powołać, miała być rosyjska lobbystka Natalia Wiesielnicka. Poproszę tutaj teraz naszego realizatora Krzysztofa o jej portret, o skan, który się nazywa, o skan numer 10, tak, bo on jest oznaczony cyfrą. Tak, to jest właśnie pani Wiesielnicka, która się przedstawiała jako rosyjska prawniczka, tak naprawdę była rosyjską lobbystką, tak to grzecznie nazwijmy, działającą przeciwko tym, którzy chcieli stosować sankcje wobec Rosji po to, żeby powstrzymać Putina przed mordowaniem i dręczeniem kolejnych ludzi. To ona właśnie była na spotkaniu z Donaldem Trumpem juniorem, synem prezydenta, z zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem i z szefem kampanii Trumpa Paulem Manafortem, podczas którego to spotkania ustami pani Wiesielnickiej Rosjanie zaoferowali Donaldowi Trumpowi kompromitujące lub potencjalnie kompromitujące materiały na temat jego kontrkandydatki Hillary Clinton. Co do tego posiedzenia, które Rarabaker planował w kongresie, włącznie z wyświetlaniem rosyjskiego filmu, żeby ośmieszyć i zniesławić człowieka zamęczonego na śmierć przez ludzi Putina, to na szczęście to posiedzenie się nie odbyło, bo gdy szef Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu Ed Royce dowiedział się o tych planach, po prostu wykreślił to posiedzenie z kalendarza komisji i zabronił Rarabakerowi pokazywania tego filmu. Wspomnieliśmy, że na spotkaniu z zięciem i synem Trumpa, na spotkaniu pani Wiesielnickiej z zięciem i synem Trumpa uczestniczył też Paul Manafort, szef kampanii Trumpa. Mówiliśmy o nim tydzień temu. Tych, którzy nie widzieli, to zapraszam, żeby sobie posłuchali poprzedniego naszego odcinka sprzed tygodnia i posłuchali i obejrzeli. Paul Manafort był szefem kampanii Trumpa w latach 2004-2014. Manafort wspierał na Ukrainie prokremlowskiego prezydenta Janukowycza i innych kremlowskich polityków. Przypomnę, prezydent Janukowycz to ten, który musiał uciekać do Rosji po tym, jak próbował w sposób nielegalny utrzymać władzę, został wygnany przez Majdan, a potem lud ukraiński odkrył jego wielkie złote pałace i wille, w których były złote nawet klamki i kurki od kranów nad zlewem. Manafort jednak nie tylko od Janukowycza brał pieniądze, brał też pieniądze, które pochodziły od rosyjskiego supergangstera Siemiona Mogilewicza, przyjaciela Putina. Tak się składa, że
Paul Manafort też jest bliskim, wieloletnim, dobrym znajomym Dany Radabakera i w 2013 roku, gdy na Ukrainie zaczęło się robić gorąco, Manafort, który wtedy przez cały czas przebywał na Ukrainie, przyleciał na chwilę do Stanów Zjednoczonych i jedynym amerykańskim politykiem, z którym się spotkał, był właśnie Dana Radabaker. Teraz spróbujmy sobie wyobrazić, że takie kontakty, co by było, gdyby takie kontakty miał inny Donald T, nie Donald Trump, tylko Donald Tusk. Jakbyśmy do tego podeszli? Już nie pytam nawet, jakby podeszli do tego pisowcy, ale jakby do tego, jak my wszyscy byśmy do tego podeszli. Powtórzę, rozszarpalibyśmy go i mielibyśmy rację. Rozszarpalibyśmy go w sensie politycznym, wizerunkowym oczywiście, nie fizycznie. I mielibyśmy rację. Natomiast jakoś tak się dzieje, że to wszystko to Trumpowi było wybaczone. Mówię tutaj o polskiej opinii publicznej w tej chwili. PiS-owcy traktowali Trumpa jak swojego wspaniałego sojusznika, ale też przeciwnicy PiS traktowali Trumpa, jakby on był normalnym amerykańskim prezydentem, a nie wielkim nieszczęściem, które spotkało Amerykę, NATO i całą wspólnotę Zachodu. O wymiarze tego nieszczęścia i o tym, czym owocują takie kontakty i powiązania, przekonaliśmy się ostatnio, kiedy zobaczyliśmy, jak oszalały tłum wierzący w teorie spiskowe na temat sfałszowania wyborów wdarł się na Kapitol i pogwałcił najświętsze miejsce amerykańskiej demokracji. Mam nadzieję, że takich obrazków jak człowiek bizon zasiadający na miejscu przewodniczącej Izby Reprezentantów Kongresu już więcej nie zobaczymy. Za chwilę łączymy się z byłą ambasador w Rosji Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, żeby porozmawiać o sprawie Aleksieja Nawalnego, ale żeby sobie przetrawić to wszystko, co usłyszeliśmy i żeby przygotować się na tę rozmowę, poproszę naszego realizatora Krzysztofa Wojciecha Kołaczka o kolejną porcję muzyki. Jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Nasze nie jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Z miłości.
Reset Obywatelski, dochodzenie prawdy. Tomasz Piątek. Będziemy teraz rozmawiać z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasadorką Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, byłą wiceministrą spraw zagranicznych. Katarzyno, jesteś z nami? Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Jestem, witam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. Porozmawiamy przez 40 minut, jeśli to dla Ciebie nie kłopot. To dużo czasu i dużo można sobie opowiedzieć, rozmawiajmy. Właśnie, na tym mi zależy, żeby to nie była taka rozmowa, jak zazwyczaj w polskich mediach, która jest szybka, urywana i dziennikarz zamyka usta ekspertowi, kiedy ten ekspert zaczyna mówić o tym, co jest ważne, a nie o tym, co chce dziennikarz, więc tutaj w dużej mierze zdaje się na ciebie. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o międzynarodowych możliwych reperkusjach sprawy Aleksieja Nawalnego, ale najpierw cię chciałem zapytać o to, co twoim zdaniem może się z nim teraz stać. Wiemy, że został zatrzymany w areszcie na 30 dni. Jak myślisz, co Putin dalej z nim zrobi? Tu są dwa warianty i nie jestem przekonana, że została w tej sprawie już podjęta decyzja. Jeden wariant jest taki, że za tym aresztowaniem pójdzie wieloletni jakiś wyrok i zostanie po prostu Nawalny uwięziony. I drugi wariant to jest kontynuacja tego, z czym mieliśmy do czynienia, właściwie on miał do czynienia w minionych latach, czyli takie periodyczne aresztowania na kilka tygodni, wypuszczania, znowu aresztowania i tak cały czas, a w międzyczasie oczywiście represje, różne prześladowania, przeszukania, finansowe restrykcje dla jego organizacji, no i oczywiście nieustające represje dla wszystkich ludzi, którzy z nim współpracują i już dla tych bezlitośnie też wyroki więzień, aresztowania, przeszukania i wszystko to, co towarzyszy aktywnej działalności opozycyjnej w Rosji. Dlaczego myślę, że nie ma jeszcze decyzji? Bo z jednej strony Kreml waży na takie długookresowe osadzenie i to oznacza, że no nie ma aktywnej działalności Nawalnego i odwet zostanie wzięty za to wszystko, co on w cudzysłowie mówiąc reżimowi, a zwłaszcza sektorom siłowym uczynił, obnażywszy ich nieudolność. Ale takie długoletnie uwięzienie, no to jednak czyni z Nawalnego bohatera. I myślę, że to jest problem dla władz rosyjskich. Z kolei w momencie, kiedy on jest na wolności, ma dużo większy dostęp do publiczności, może nagrywać, nadaje przez YouTube'a i tego też władze rosyjskie się boją. Boją się w kontekście wyborów do Dumy, które we wrześniu w Rosji będą i w ogóle powtórzenia się scenariusza białoruskiego. To jest ten sen, taki koszmar senny, który prześladuje Kreml, że to się może w Rosji też zdarzyć. Czyli Putin dał sobie 30 dni na zastanowienie się, a być może też chce zobaczyć, jak na to zaaresztowanie Nawalnego zareaguje świat i może od tego będą zależeć losy Nawalnego. Ja nie jestem przekonana co do efektywności, to jest taka, no niestety taki pragmatyzm dzisiejszych relacji międzynarodowych, co do efektywności nawoływań, które dochodzą już teraz i z krajów unijnych, z Polski zresztą też i dobrze i ze Stanów Zjednoczonych. To się oczywiście dzieje, są wezwania do uwolnienia, głosy oburzenia. Ale nie wydaje mi się, żeby to był czynnik, który w jakikolwiek sposób kształtuje politykę wewnętrzną rosyjską. Dla Putina najważniejsze jest to, jak zareaguje społeczeństwo rosyjskie, a oburzenie międzynarodowe dzisiaj, no to jest taki czynnik drugorzędny, to się bardzo łatwo daje zbyć w Rosji powiedzeniem, że przepraszam, że te problemy i podwójne standardy są wszędzie,
Niech się Biden zajmie swoim kapitolem, niech się Unia Europejska zajmie swoimi problemami z demokracją i niech nie pouczają Rosji. I trzeba rozumieć, że ta narracja trafia do społeczeństwa rosyjskiego. No to co może być? Zdrowia bardzo życzymy, tak, tak. To nie jest niezdrowie, to jest raczej nadmierne używanie głosu, ale wiem, że też przez ekran nikogo nie zarażę, ale niemniej nie jest to akurat taki rodzaj niezdrowia, którego się dzisiaj obawiamy. No tak, bo kiedy się do ciebie dzwoni, to przeważnie jesteś na jakimś Zoomie bez przerwy i z kimś konferujesz, także domyślam się, że tak, gardło ciężko pracuje. Przepraszam, no będę jeszcze przez pół godziny będę musiał niestety cię prosić o mówienie, a potem to już będziesz naprawdę jakiś relaks pewnie musiała zastosować. Właśnie ja przepraszam najmocniej, czy ja mogę dosłownie na 10 sekund się oddalić, wypić 2 łyki wody i wrócić, bo czuję, że po prostu... No tak, tak, widzę, że po prostu tak głupio zrobiło, że cię zmuszam do mówienia po całym... Nie, ja sama się bardzo chętnie na to mówienie zapisałam i temat jest bliski mojemu sercu i bardzo chętnie, ale jeśli mogę te 10 tak. minut od ciebie i ja naszych... Ja też mam herbatę, także... Tylko ja muszę... Okej, okay, no to teraz pani Katarzyna przyniesie ulgę gardłu, co ja też tego potrzebuję, ponieważ mówię od, no nie mówię tak długo już dzisiaj też przez parę godzin mówiłem, więc też potrzebowałem tej herbaty. Jesteśmy. Dziękuję. Przepraszam i już dziękuję. To w takim razie, co może wpłynąć na decyzję Putina o losach Nawalnego w obecnej sytuacji? W obecnej sytuacji Putin przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jest zainteresowany tym, żeby, no to jest oczywiste, utrzymać się u władzy, przeprowadzić dumskie wybory, czyli wybory do dumy, w taki sposób, żeby dostać nie po prostu większość, ale tak jak to w Rosji zawsze się działo za jego władzy i powinno się dziać według niego dalej, czyli 2/3 większości w dumie, czyli większość konstytucyjną, bo ta możliwość manipulacji przy konstytucji, bo tych zmian, które zresztą i w tym roku też dokonano, inaczej nazwać nie można, jest dla niego kluczowa do utrzymywania reżimu. I wreszcie to, czego się najbardziej w świecie dzisiaj reżim rosyjski boi, to jest jakikolwiek bunt społeczny, jakikolwiek oddolny proces, w którym ludzie by się domagali tego, żeby rzeczywiście mieć na cokolwiek wpływ i żeby mieć jakikolwiek wybór. Czy to w wyborach do Dumy, a wiadomo, że proces wyborczy zawsze stwarza taki moment, w którym jeżeli coś oddolnie się pojawia, to się aktywizuje, zresztą widzieliśmy to na Białorusi. I właśnie tego upodmiotowania ludzi, ich zorganizowania, ich wspólnego działania przeciwko władzy i w domaganiu się swoich własnych praw i swojego własnego głosu, tego najbardziej się dzisiaj Putin boi i Nawalny to wie. Zresztą on wydał takie oświadczenie już z tego aresztu, zaraz chyba na moment przed wydaniem wyroku tego, znaczy wyroku decyzji, które na 30 dni go osadza w areszcie i wzywa tam bezpośrednio, wzywa ludzi do tego, żeby wyszli na ulicę, mówi, że tego właśnie władza się boi. To jest to, co jest szczególnie w Nawalnym nienawistne ze strony oczywiście Kremla, że on nazywa rzeczy po imieniu i uderza w te punkty, których władza boi się najbardziej, czyli mówi ludziom, nie musicie się bać, wspólnie możecie o siebie zawalczyć. I to, że on się nie boi, to, że mimo pogróżek, mimo tego, że było wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie osadzony, a mimo tego powiedział, nie boję się was, wracam do Rosji.
No to był wielki akt odwagi, ale też taki dowód na to, że władzy rosyjskiej wcale się bać nie trzeba. To jest, on uosabia wszystko to, czego dzisiaj reżim boi się najbardziej. Odważnego, samodzielnego, nie poddającego się naciskom władzy obywatela, który domaga się głosu, wpływu i wyboru. No tak. A czy twoim zdaniem jest szansa, że ta ulica się zbuntuje? Że ludzie posłuchają Nawalnego? Myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowany proces niż po prostu posłuchanie Nawalnego. Takie bunty społeczne, takie jak się dzieje właściwie od 5 miesięcy, a można powiedzieć, że ponad 5 miesięcy na Białorusi, bo wszystko się zaczęło jeszcze przed wyborami, a od 5 miesięcy te protesty trwają, teraz trochę ucichły, ale widać, że to oburzenie społeczne nie ucichło i jak tylko przyjdzie odwilż, można się spodziewać kontynuacji tego buntu na Białorusi. Otóż takie bunty są bardzo trudne do przewidzenia. Nikt jeszcze kilka miesięcy temu, 7 miesięcy, 6 miesięcy temu by się nie spodziewał, że do czegoś takiego dojdzie właśnie na Białorusi, w społeczeństwie uważanym za jedno z najbardziej takich pogodzonych, dostosowujących się, cichych, spokojnych, uległych społeczeństw i nagle taki zryw systemowy, wytrwały, z determinacją, z samoorganizacją, z wszystkim tym, czego nikt by się nie spodziewał. Czy coś takiego może się zdarzyć w Rosji? Tego nigdzie nie można wykluczyć i to jest lekcja zresztą białoruska, ale też tego się nigdy nie da do końca przewidzieć, bo nie wiadomo, co do takiego zapłonu doprowadzi. Ale władza rosyjska się tego boi i władza rosyjska się do tego systematycznie przygotowuje. Właściwie ten miniony rok był kolejnym, ale powiedziałabym takim szczególnym rokiem dokręcania śruby na wszystkich możliwych poziomach, zarówno cenzura w internecie, de facto zakaz już jakichkolwiek obywatelskich zgromadzeń, zmiany w konstytucji, które umożliwiają Putinowi rządzenie do grobowej deski, jeśli tylko by zechciał. Szereg różnych obostrzeń, które powodują, że władza ma więcej instrumentów, aby nad społeczeństwem panować, aby ewentualne jakiekolwiek oddolne ruchy stłumić w zarodku. Widać, że to jest reżim zdeterminowany, taki, który absolutnie pod wpływem protestów nie zamierza, nawet gdyby do nich doszło, na początku zamierza je tłumić i prewencyjnie likwidować w zarodku, a gdyby do nich doszło, to no niestety zrobić z tymi protestami to, co zrobił Łukaszenka. To byłby straszny scenariusz, gdyby te bezprecedensowe represje, jakie obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach na Białorusi, miały także dotknąć Rosjan. I stąd mi jest nawet trudno powiedzieć, jakiego ja bym sobie życzyła scenariusza dla Rosji. Tu oczywiście nie chodzi o moje życzenie, bo to wszystko w rękach rosyjskich obywateli. Ale jedno jest pewne, że nawet jeżeli będzie taka oddolna, zorganizowana jakieś akcje niezadowolenia społecznego, to odpowiedzią na to będą bardzo ostre i bezwzględne represje. Czyli bardzo to wszystko wygląda dramatycznie. A co znaczy, co sprawa Nawalnego oznacza dla Zachodu, na przykład dla Niemiec, które przyjęły Nawalnego i z których Nawalny powrócił do Rosji, do Niemiec, w których w tej chwili toczy się debata o tym, czy budować dalej Nord Stream 2, gazociąg z Rosji, do Niemiec, w których nowym szefem CDU został Armin Laschet, wielki zwolennik współpracy z Rosją i z Chinami. Ja bym Laschetta nie widziała jako wielkiego zwolennika współpracy z Rosją i ślepego na naruszenia praw człowieka. Ja sobie poczytałam różne jego wypowiedzi z różnych lat ostatnio.
Ja myślę, że on jest takim, to co się dzisiaj nazywa, umiarkowanym pragmatykiem, co oznacza, że na pewno nie zamierza stawiać praw człowieka na ostrzu noża, ale to jest też w zasadzie polityka, która jest prowadzona przez Angelę Merkel i dzisiaj przez większość liderów europejskich, w której z jednej strony próbuje się jakoś z tą Rosją współpracować, z drugiej strony no, trzeba przyznać, że Rosja robi wszystko, żeby zachodnim państwom nastawionym na współpracę tę współpracę utrudnić. Przypomnę, że kilka miesięcy temu prezydent Macron wyszedł z taką propozycją, to już właściwie rok temu, wyszedł z taką propozycją współpracy z Rosją, przekonując partnerów europejskich, że wobec rosnącej potęgi Chin my musimy w jakiś sposób normalizować relacje z Kremlem, bo największym dzisiaj oponentem, także gospodarczym i w innych wymiarach wobec Unii Europejskiej są Chiny, wobec problemów jeszcze wtedy Trump bez jasności, czy po Trumpie znowu nie będzie Trump, a więc także w kontekście problemów ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba normalizować relacje z Rosją i ten plan Macrona poległ nie dlatego, że Macron się w jakimś momencie rozmyślił, tylko że dlatego rosyjska polityka, próba zatrucia Nawalnego, kłamstwa z tym związane, potem wykrycie, że on był nie po prostu zatruty, ale użyto broni chemicznej, która jest zabroniona międzynarodowymi umowami do tego zatrucia. Następnie wszystko to, co ujawniło śledztwo dziennikarskie na temat Nawalnego, że nie była to pierwsza taka próba i ślady prowadzą bezpośrednio do Kremla i do rosyjskich sektorów siłowych. Kolejna sprawa, którą Rosja tym razem bardzo mocno uderzyła w Stany Zjednoczone, to jest atak hakerski bezprecedensowy, który jak wiemy trwał przez około 8-9 miesięcy, używając oprogramowania SolarWinds, amerykańskiej firmy, oprogramowanie, które jest stosowane w bardzo wielu krajach, w tym w NATO, w tym w Unii Europejskiej i w wielu krajach europejskich. Rosyjscy hakerzy pobrali nielegalnie bardzo dużą ilość wrażliwej informacji, jak dużo, jak wrażliwej ciągle jeszcze nie wiadomo. To było skierowane do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale wiadomo, że tym atakiem zostało dotkniętych także bardzo wiele krajów europejskich. I te działania rosyjskie powodują, że nawet ci, którzy chcą normalizować relacje z Putinem, no w pewnym momencie stają pod ścianą i tego zrobić nie mogą. Co nie znaczy, że będzie jakaś taka totalna antyrosyjska ofensywa ze strony Unii Europejskiej. W moim przekonaniu to się nie zdarzy. I tu możemy oczywiście mówić, dlaczego to się nie zdarzy. Jeśli nie mówię za długo, to mogę sama... Nie, bardzo, bardzo chcemy się dowiedzieć, dlaczego to się nie zdarzy, tym bardziej, że ludzie z ekipy Obamy wracają do władzy w Stanach Zjednoczonych. Ludzie, którzy zawsze stali na stanowisku, że wszelka akcja przeciwko Rosji, taka zdecydowana, powinna być akcją wspólną całego Zachodu. Więc jeśli Unia Europejska się nie włącza, to Amerykanie sami nie będą się wychylać. Po pierwsze, stosunki zaczynając, dlaczego tak się nie zdarzy, ponieważ wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych, stosunki amerykańsko-unijne no, przechodziły bardzo trudny okres za rządów Trumpa. Teraz zdecydowanie dochodzi do władzy dużo bardziej proeuropejski prezydent, ale to nie znaczy, że napięcia i realne rozejście się interesów w wielu obszarach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską zupełnie zanikają. Jednym z tych obszarów napięć jest już wspomniany Nord Stream 2, czyli gazociąg północny. I
Tutaj Amerykanie zdecydowanie nie są zainteresowani, żeby ten gazociąg został uruchomiony, zarówno z przyczyn politycznych, jak nie ukrywajmy, ekonomicznych. A z kolei Niemcy i szereg krajów Unii Europejskiej jest zainteresowana, żeby do uruchomienia tego gazociągu doszło. Polska tu zajmuje inne stanowisko, ale nie jesteśmy w Unii Europejskiej w większości. Inną bardzo kontrowersyjną kwestią, która już się pojawiła po wyborach i po wygranej Bidena, to jest umowa dotycząca inwestycji między Unią Europejską a Chinami. Ta umowa była bardzo długi czas negocjowana i wyglądało, że utknęła. I w momencie, kiedy Biden wygrał, Chińczycy w jakimś takim nagłym, koncyliacyjnym nastroju poczynili ustępstwa, które z kolei z radością zostały przyjęte przez Komisję Europejską i tutaj jest duża rola Niemiec, którym na tej umowie ewidentnie ze względu na korzyści niemieckiego biznesu, ale nie tylko, także innego europejskiego biznesu zależało i doszło do porozumienia w tej sprawie i to jest kolejne źródło napięć, dlatego że Biden ewidentnie rekomenduje i oczekuje, że polityka amerykańsko-unijna wobec Chin będzie spójna i będzie to raczej nastawione na powstrzymywanie Chin jako tego głównego wyzwania dla całego Zachodu, a tymczasem Unia się ustawia w takim trójkącie i mówi, owszem, ze Stanami chętnie będziemy bliską współpracę, ale relacje z Chinami ustawiamy sami i podpisujemy tutaj oto taką umowę, która jest dla nas według Unii Europejczyków korzystna, nie zważając na stan praw człowieka, na wyzwania, które w Chinach i wyzwania, które Chiny generują. I to jest jakby kolejny obszar napięć. To jest pierwsze. Drugi powód to są oczywiście wewnętrzne napięcia w Unii Europejskiej, kryzysy, COVID, problemy właściwie w każdym kraju na tym lub innym poziomie. I nie ma wewnętrznego potencjału do tego, żeby budować wspólny front wobec Rosji, bo jest takie przytłoczenie własnymi problemami. Jest też dużo większe przekierowanie już, jeżeli gdzieś jest inwestowana na zewnątrz energia unijna, to ona idzie na południe przede wszystkim, na południowe sąsiedztwo i nie ma takiej wielkiej chęci, żeby inwestować tę energię w Rosję, bo Rosja dzisiaj w takie asertywne, wiążące się z pewnym narastaniem konfliktu relacje z Rosją. Takiego potencjału też w Unii Europejskiej nie ma. I nie ukrywam, że oczywiście gdzieś słabość Polski w Unii Europejskiej, Polski, która jest naturalnym krajem jakoś tam predestynowanym do tego, żeby zabierać głos znaczący w europejskiej polityce wschodniej. Tego głosu brakuje dzisiaj. Brakuje wobec Ukrainy. On jest zabierany wobec Białorusi. Trzeba przyznać, że Polska tu zabiera głos, ale ten głos jest słabszy. My za bardzo zainwestowaliśmy w nasze niepraworządne działania, w zajmowanie się tym, żeby broń Boże Unia nie stworzyła mechanizmu praworządności efektywnego i spożytkowaliśmy na to, naszą energię na to i nie ma już naszej energii na współkształtowanie efektywnej, powstrzymującej efektywnie Rosję europejskiej polityki wschodniej. I na sam koniec Chiny. Dzisiaj to Chiny są postrzegane jako to główne wyzwanie Unii Europejskiej, z którym Unia musi ustawić relacje biznesowe, bo nie sposób tych relacji nie ustawiać. Zbyt to jest ważny kraj dla europejskiej gospodarki, ale równocześnie jest świadomość ryzyk technologicznych, ryzyk w cyberprzestrzeni, cyberbezpieczeństwa i wszelkich innych ogromnych wyzwań związanych z Chinami i w związku z tym jest to ciągłe myślenie, ponieważ Chiny są najważniejsze i to jest największe wyzwanie, to nie stać nas jeszcze na konflikt z Rosją. Jest też takie ukryte marzenie, co po niektórych liderów, na przykład jak właśnie Macrona, że a nuż uda się tę Rosję przeciągnąć i wraz z nią ustawiać się w opozycji do Chin. To jest kompletny miraż, to się oczywiście w moim przekonaniu nie zdarzy.
Może gdyby to była Rosja Nawalnego, to byłoby o czym gadać, ale Rosja Nawalnego jeszcze szybko chyba nie nadejdzie, a Rosja Putina jest za pan brat z Chinami w tej chwili. Przynajmniej w tej chwili, ale bardzo. Rosja jest w takim strategicznym partnerstwie z Chinami i oczywiście eksperci dostrzegają to, że Chiny dzisiaj także dla Rosji są wyzwaniem, są sąsiadem o dużo większym potencjale ekonomicznym, sąsiadem, który ma ewidentne aspiracje imperialne, że to jest państwo, które naprawdę siebie postrzega jako państwo środka i ma coraz bardziej brutalną politykę, nie tylko wewnętrzną, bo autorytaryzm w Chinach rośnie, co akurat w Rosji nikomu nie szkodzi, ale też agresywną politykę zewnętrzną i ta asymetria potencjałów no jest dla Rosji groźna. Już Chiny ekspandują w Azji Środkowej. Azja Środkowa jest obszarem dla Rosji tak zwanego uprzywilejowanych specjalnej strefy wpływów i Rosja musi się mierzyć z narastającymi wpływami chińskimi, ale to jest dopiero jeden z pierwszych przejawów i eksperci rozumieją, wielu ekspertów w Rosji rozumie, że naprawdę Chiny muszą być postrzegane jako wyzwanie, natomiast na poziomie politycznym to się nie dzieje, jest bliska współpraca z takim jasnym wektorem antyzachodnim, współpraca technologiczna, militarna, ekonomiczna, no na każdym możliwym polu. I nie ma mowy, żeby przełożono dzisiaj wajchę w kierunku współpracy z Zachodem przeciwko Chinom, wręcz odwrotnie. O, mam takie wrażenie, popraw mnie jeśli się mylę, że Rosjanie mogą się obawiać wielu zagrożeń ze strony Chińczyków, ale nie obawiają się, że Chińczycy zabiorą im tożsamość, duszę, skolonizują ich kulturowo. Natomiast Rosjanie się tego obawiają, że takiego zagrożenia ze strony Zachodu. Oni modernizację w wielu aspektach odbierają jak westernizację, uzachodnienie, zniszczenie tej odrębności kulturowej Rosjan. Czy to jest powód, dla którego rosyjska polityka tak chętnie ustawia się przeciwko Zachodowi, a przeciwko Chinom ustawić by ją było znacznie trudniej? Ja bym zaryzykowała taką tezę, że Rosjanie boją się Zachodu właśnie ze względu na pewną bliskość kulturową z Zachodem, a obawiają się Rosjanie, i tu źle mówię, reżim rosyjski, bo to trzeba bardzo dobrze odróżniać, a Chiny uważają za bezpiecznego bardziej sojusznika ze względu na odrębność kulturową. I jako odrębne kulturowo Chiny nie pociągają społeczeństwa rosyjskiego jakimkolwiek modelem społecznym czy politycznym. Natomiast te aspiracje europejskie w społeczeństwie rosyjskim oczywiście bardzo mocno tak zmitygowane tym postrzeganiem, że tak, Rosjanie to jest odrębny kontynent, odrębny świat, ale jednak jeżeli Rosjanin ma się bardziej poczuć gdzieś u siebie i blisko, to jednak powie, że jest Europejczykiem, a nie krajem bratnim wobec Chin. I w związku z tym to Unia Europejska, jeżeli już ktoś za granicą ma przemówić do wyobraźni Rosjanina, to dużo szybciej to się stanie w przypadku Unii Europejskiej niż w przypadku Chin. Drugi powód, dlaczego Chiny są bezpieczniejsze, to jest oczywiście ten wymiar reżimowy. Tu autorytaryzm. Nie ma mowy, żeby Chińczycy krytykowali Rosjan za łamanie praw człowieka. Przeciwnie, jeszcze im pomogą swoimi rozwiniętymi tymi technologiami, bo wiemy, że w Chinach powstaje coś na kształt cybertotalitaryzmu i to jest wykorzystanie wszystkich technologii do tego, żeby kontrolować ludzi w bezprecedensowy sposób. I Rosjanie, rosyjski reżim łakomym oczkiem patrzy na te rozwiązania chińskie i już je pomału importuje i z niecierpliwością patrzy na to, jak można by je zaimportować jeszcze bardziej. Natomiast Unia Europejska i Zachód jednak ten element wartości, choć dzisiaj bardzo ograniczony,
ograniczony, już nie tak wyrazisty, z wszystkimi tymi mankamentami, także wewnętrznej słabości unijnej, jeśli chodzi o wymiar wartości, ale jednak utrzymuje w swojej polityce zagranicznej, to jednak unijni i amerykańscy politycy wypowiadają się krytycznie o aresztowaniu Nawalnego, to w Niemczech, a nie w Pekinie był leczony Nawalny, to Niemcy ujawniły prawdę jako pierwsze o zatruciu i jaką substancją został, że to właśnie była broń chemiczna, został zatruty Nawalny. I to mini, ale jakieś sankcje w tej sprawie także wypłynęły z Unii Europejskiej. I to niezależne dziennikarstwo zachodnie ujawniło wszystko to wraz, oczywiście we współpracy z Nawalnym, ujawniło całą tą historię wokół otruć, jak to dokładnie się zdarzyło i że to trwało już od wielu lat, że on był śledzony, były kolejne próby, wszystko to w mediach zachodnich się pojawiło, to by się nigdy nie mogło zdarzyć oczywiście w Chinach. Czyli mamy się spodziewać tego, że reperkusje będą, tak jak powiedziałaś, mini. Będzie tam wyrażone werbalnie potępienie, jakieś mini sankcje, natomiast Nord Stream 2 będzie dalej budowany i sprawa Nawalnego nie wywrze wpływu zasadniczego na politykę Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Ja odpowiem na to pytanie, ale nie wiem, jakiś pech prześladuje naszą rozmowę, bo teraz widzę, nie wiem dlaczego, że po prostu zaraz mi się wyładuje komputer, więc jeżeli ty i widzowie dadzą mi kolejne 10 sekund, to podłączę komputer i odpowiem na to pytanie. Bardzo chętnie. Dzisiaj trochę z przygodami ta nasza rozmowa, ale to bardzo dobrze, bo to też nam daje odrobinę oddechu. Można się na przykład właśnie herbaty napić, co po wielogodzinnym mówieniu przynosi ulgę. O, już jest Katarzyna. Jestem. Ja najmocniej przepraszam, że tak to z przygodami wygląda, ale staram się kompensować we wszystkich tych momentach, w których przygód nie ma. I wracając do twojego bardzo zasadnego pytania o Nord Stream i czy te sankcje, które wiemy, że Amerykanie nakładają na Nord Stream, czy one zostaną utrzymane i czy sam Nord Stream może zostać w jakiejś sytuacji wreszcie zawieszony w odpowiedzi na coraz bardziej represyjną wewnętrznie politykę rosyjską, bo to jest całość. Otóż trudno przesądzać tak naprawdę, jak zadziała tutaj Biden. Z jednej strony jemu wyraźnie zależy na lepszych relacjach z Unią, a jeżeli te sankcje będą utrzymane, a zwłaszcza z Niemcami, to jest ważne, bo przypomnijmy sobie, że o ile prezydent Trump postawił tak naprawdę nie na mainstream unijny, tylko w kontrze do Niemiec, do Francji, budował relacje z rządami w Polsce, które z kolei były ustawione już wtedy i teraz w kontrze do Brukseli. O tyle Biden będzie się nastawiał na relacje przede wszystkim z dużymi w Unii. To jest też dla nas bardzo ważna informacja, bo jak chcemy mieć dobre relacje ze Stanami, to raczej nie zbudujemy ich teraz w kontrze do Niemiec, tak jak to było za Trumpa. Ale chcąc postawić między innymi na Niemcy, oczywiście obłożenie sankcjami Nord Streamu będzie problemem. Z drugiej strony dla biznesu amerykańskiego geopolitycznie dla Amerykanów to jest złe rozwiązanie. Jaka tam zostanie podjęta decyzja, trudno w tym momencie powiedzieć, ale ta sprawa się waży. O ile przy Trumpie to było oczywiste, to teraz to nie jest oczywiste, czy sankcje zostaną na Nord Stream amerykańskie utrzymane. Ze strony unijnej nic nie wskazuje na to, żeby w odpowiedzi na jakieś działania rosyjskie była gotowość ze strony niemieckiej
europejskiej i unijnej, aby zawiesić to przedsięwzięcie, jakim jest Nord Stream. To się nie zdarzyło po otruciu, to się nie zdarzyło w czasie leczenia, to się nie zdarzyło przy ujawnieniu no właściwie jednoznacznego sprawstwa rosyjskiej władzy w tym zatruciu, czyli jasnego powiedzenia, to jest reżim zbrodniczy, który od po prostu morduje niewygodnych opozycjonistów i niewygodnych ludzi. To się prawdopodobnie, z wysokim prawdopodobieństwem, nie zdarzy także po nawet długookresowym aresztowaniu Nawalnego. No musiałoby dojść do jakichś, powiedziałabym, już niezwykle brutalnych i radykalnych sytuacji w Rosji, których mimo wszystko no, nie życzę Rosjanom. Jak twoim zdaniem mogłaby wyglądać, bo tu wspomniałem wcześniej o Rosji Aleksieja Nawalnego, jaka twoim zdaniem jest jego wizja, bo jeśli czytać jego oficjalne deklaracje, to on też jest zwolennikiem rosyjskiej ekspansji, on uważa, że Krym jest rosyjski, tak przynajmniej mówi, ale równocześnie mówi, że chce Rosji nowoczesnej, chce Rosji demokratycznej, chce Rosji, w której na przykład geje nie są prześladowani i mogą zawierać legalne związki. Więc ja się tu zastanawiam, czy on to mówi pod publiczkę, bo wie, że rosyjski wyborca jest w dużej mierze imperialistą, czy też on naprawdę taki jest. To gdyby tak było, to można by go było, powiedzmy, powiedzieć, że Putin jest jak Iwan Groźny, a Nawalny jest jak Piotr I. Chce też Rosji potężnej, ale rozumie, że trzeba ją jednak po zachodniemu trochę ponaprawiać i unowocześnić. To Putin był postrzegany przez wiele lat jako Piotr I i sam podobno się identyfikował z tym carem. Zrosić dobrego samopoczucia. Na początku przyszedł, jak sobie przypomnimy jego pierwsze wystąpienia, to one były takie bardzo reformatorskie. Natomiast co się z tego ostało, to już jest zupełnie co innego. Co do Nawalnego, prawda jest taka, że nie ma wiedzy, nie ma rzetelnej i wiarygodnej odpowiedzi, jakby wyglądała Rosja pod bardzo hipotetycznymi, dzisiaj się na to niestety nie zapowiada, ale powiedzmy rządami Nawalnego. Nawalny dzisiaj ma dosyć prosty program. Po pierwsze odsunąć od władzy Putina, po drugie odejść i walczyć z korupcją, złodziejstwem, z kłamstwem i dać, budować demokrację, ale jak on tę demokrację rozumie? Czym by ta Rosja miała w istocie być, gdyby to od niego zależało? My tak naprawdę nie wiemy. Takie wyobrażenia, że byłaby to natychmiast w jego wykonaniu taka demokracja typu zachodniego z państwem prawa i całkowitą wolnością mediów, Trudno powiedzieć, tak? To znaczy nic na to nie wskazuje, póki nie doświadczymy, nie możemy tego przesądzać. Na pewno jest tak, że Nawalny miał bardzo nacjonalistyczne wypowiedzi w pierwszych latach swojej obecności publicznej. On potem się z tego wycofał i zmiarkował, ale tak jak powiedziałeś, takie elementy, które my postrzegamy jako imperialne, a Rosjanie postrzegają jako oczywistą oczywistość, pozostają w jego wypowiedziach. I teraz, czy to on jest taki, bo taki jest, czy to jest jego wyczucie społeczeństwa rosyjskiego, no tego się nie wiemy i nie dowiemy i w sumie nie ma to większego znaczenia, prawdę powiedziawszy. Tak. Gdyby doszedł do władzy, to musiałby realizować politykę może nowocześniejszą, ale wciąż imperialną, chcesz powiedzieć. Nie jestem przekonana, zwłaszcza, że ta
Co to znaczy polityka imperialna? Czy to znaczy oddanie Ukrainie Krymu? To jest niewyobrażalne z punktu widzenia jakiegokolwiek przywódcy rosyjskiego, w tym nawet Nawalnego, bo to by go przekreśliło fundamentalnie, jeśli chodzi o poparcie społeczne. Ale już na przykład udzielanie poparcia w taki sposób, jak to dzisiaj robi Putin Łukaszence i utrzymywania u władzy no, przestępcę, okrutnika, zbrodniarza, myślę, że niekoniecznie tak by była rozumiana polityka Nawalnego, nie musiałaby być tak rozumiana polityka Nawalnego zdecydowanie i myślę, że on też zupełnie inaczej by budował relacje z Zachodem, już nie mówiąc o tym, jak inaczej Zachód by się do niego odnosił, więc ta imperialność ma też swoje różne aspekty i to jest pewne kontinuum, w którym Putin dzisiaj no, jest na jednej skrajności, a Nawalny oczywiście nie należy od żadnego moim zdaniem przywódcy rosyjskiego oczekiwać, żeby się nagle z wszystkiego wycofał i powiedział, my jesteśmy takim samym krajem jak każdy inny i w ogóle nigdy w naszej duszy nie ma centymetra imperializmu, bo to jest po prostu nie do przyjęcia dla społeczeństwa rosyjskiego, ale jednak spokojnie można by prowadzić dużo bardziej politykę mniej agresywną. Dziękuję Ci ogromnie za rozmowę i przepraszam, że nadużyliśmy tutaj Twoich sił. Jesteś, domyślam się, w tej chwili już zmęczona i potrzebujesz relaksu. Mam nadzieję, staram się wyglądać jak najżywiej, jak najaktywniej i cała przyjemność po mojej stronie. No, z tym ostatnim może się nie zgodzę. Bardzo Ci dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmawialiśmy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, byłą wiceministrą spraw zewnętrznych i byłą ambasadorką Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji. Za chwilę przejdziemy do ostatniego punktu naszego programu. Porozmawiamy sobie przez chwilę o tygodniku Do Rzeczy i o znanym antysemicie Stanisławie Michalkiewiczu, ale dajmy sobie jeszcze kilka minut muzyki, a dokładnie rzecz biorąc daje nam nasz realizator Krzysztof Wojciech Kołaczek. Angelina, Angelina, Angelina was my love. Angelina, Angelina, Angelina was my love. L'aime qui contente, m'attient à personne. Qui nous, qui nous. Et tes audits, topé envie aller, Angelina. Angelina, Angelina, Angelina was my love. Même qui m'a l'amour, de même qui m'a coco, de même femme la vie, Angelina. Angelina, Angelina, Angelina.
frapper, détruire, résolir l'amour, Angelina. Dochodzenie prawdy, rejestr, przepraszam, nie rejestr, reset obywatelski. Pomyliłem się, ponieważ właśnie wchodziłem sobie na stronę rejestr.io, którą wam bardzo polecam, jeśli chcecie śledzić powiązania osób, które występują na scenie publicznej. Tam są dane z Krajowego Rejestru Sądowego i tam można doznać wielu zaskoczeń, kiedy się dowiadujemy, z kim robią biznesy osoby, które przedstawiają się nam w mediach jako osoby kryształowe. Ale ja nie będę mówił o osobie kryształowej, będę mówił o znanym antysemicie Stanisławie Michalkiewiczu. I będę mówił o tygodniku Do Rzeczy. Tak się składa, że wydawca tygodnika Do Rzeczy, Michał Lisiecki, pozwał mnie, ponieważ między innymi dlatego, że w książce Morawiecki i jego tajemnice, którą też polecam, opisałem jego powiązania z postsowieckim wschodem i również dlatego, że napisałem o prokremlowskich publikacjach, publikacjach prokremlowskich lub korzystnych dla Kremla, publikacjach między innymi tygodnika Do Rzeczy wydawanego przez pana Lisieckiego. I pan Lisiecki tutaj zastosował taki ciekawy manewr. Do ostatniej rozprawy, do ostatniej rozprawy gorąco zaprzeczał temu, jakoby jego, jakoby tygodnik Do Rzeczy i inne jego tygodniki publikowały treści korzystne dla Kremla. A po rozprawie, kiedy mieliśmy się już spotkać w sądzie tylko po to, żeby wysłuchać wydanego wyroku, czyli już po tym, jak cały materiał dowodowy został złożony i już nie można było sędziemu nic pokazać, po tym, ale jeszcze przed wyrokiem, pan Lisiecki, a dokładnie tygodnik pana Lisieckiego Do Rzeczy opublikował taki wielki artykuł wstępny o tym, że powinniśmy myśleć o tym, jak wyjść z Unii Europejskiej i nie powinien nas tutaj hamować przed tym strach, nie powinien nas hamować strach przed Putinem, bo to wcale nie jest tak, że jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to Putin nas zje i nie bójmy się Putina, nie straszmy się Putinem, przestańcie nas straszyć tym Putinem, wyjdźmy z tej Unii Europejskiej. Taki był mniej więcej sens tego artykułu. No, pan Lisiecki zapewne sądził, że w ten sposób może taki artykuł opublikować już bezkarnie, skoro proces właściwie się skończył i czekamy tylko na wyrok. No ale i tak ten proces przegrał. Tygodnik Do Rzeczy pana Lisieckiego idzie w zaparte, tak można powiedzieć. Dzisiaj wyszedł kolejny numer. Na okładce jest między innymi znany antysemita Stanisław Michalkiewicz, który też na okładce mówi nam, że powinniśmy rozważać polexit, myśleć o polexicie. On zdaje się tam mówić, dlaczego myślą o polexicie. Nie mam w tej chwili tej okładki przed oczyma, ale mogę zajrzeć, żeby się upewnić. Powinienem gdzieś ją tutaj pod ręką mieć. Już ją sobie otwieram. Dlaczego jestem za polexitem? O tak, dlaczego jestem za polexitem, wyjaśnia Stanisław Michalkiewicz. Tutaj oczywiście ogromną uwagę komentatorów przyciągnęło to, że w ogóle na okładce Do Rzeczy pojawia się Stanisław Michalkiewicz, znany antysemita, który
pisał, tutaj wspomnę jego najbardziej znane teksty, o tym, że nie powinniśmy wspierać demokracji na Ukrainie, bo gdy wspieramy demokrację na Ukrainie, to Judejczykowie zachodzą nas od tyłu. To dokładny cytat. Nie wiem, dlaczego akurat mieliby nas zachodzić od tyłu dokładnie wtedy, kiedy my się zajmujemy Ukrainą. To już jakaś fantazja pana Michalkiewicza. No pamiętam jeszcze gorszy tekst o tym, że trudno dziwić się temu, że Żydami palono w piecach. Tak napisał pan Michalkiewicz, że Żydzi nie powinni się dziwić temu, że palono nimi w piecach, skoro robią takie okropne rzekomo machlojki i przekręty. Taki był sens tekstu opublikowanego przez pana Michalkiewicza. Ja kiedy widzę, że ktoś robi takie rzeczy, ktoś mówi takie rzeczy, które są przede wszystkim szkodliwe dla Żydów i nie tylko szkodliwe, po prostu ich nie tylko obrażają, bo to usprawiedliwianie mordowania Żydów i masowego palenia ich ciał w piecach, to jest coś, na co właściwie trudno znaleźć jakieś określenie. To już nawet nie jest obrażanie, to jest dehumanizacja, można powiedzieć. To jest mowa nienawiści, to jest usprawiedliwianie masowego mordu, nawoływanie do masowego mordu. No i co ja robię, kiedy widzę, że ktoś mówi takie rzeczy? Takie rzeczy, które szkodzą bardzo drugiemu człowiekowi, podważają w ogóle w nas poczucie życia w jakimś bezpiecznym, normalnym społeczeństwie, podważają poczucie, że Holokaust nie mógłby się powtórzyć, bo kiedy słyszymy coś takiego, to myślimy, że mógłby się powtórzyć. Te słowa najbardziej szkodzą Żydom i Polakom pochodzenia żydowskiego, ale szkodzą też wszystkim Polkom i Polakom, ponieważ echa tych słów trafiają też za granicę i sprawiają, że jesteśmy postrzegani jak barbarzyńcy, jak ci sami antysemici z lat 40., którzy pomagali Hitlerowi dokonywać Holokaustu. Powraca taka wizja Polek i Polaków. Więc działania, wypowiedzi pana Michalkiewicza są nie tylko antysemickie, są też antypolskie, choć przede wszystkim najpierw antysemicki. Ja sobie, kiedy ktoś takie rzeczy mówi, to ja sobie sprawdzam na przykład w serwisie rejestr.io i w internetowym monitorze sądowym i gospodarczym, a kiedy trzeba, to także i w tak zwanym papierowym krajowym rejestrze sądowym, czyli idę do sądu i czytam tam dokumenty papierowe. Sprawdzam sobie, z kim taki człowiek robi biznesy, z czego żyje, w jakich jest stowarzyszeniach, firmach, fundacjach. No i odkryłem, że pan Michalkiewicz jest rzecznikiem prasowym stowarzyszenia o bardzo długiej nazwie. To stowarzyszenie się nazywa Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich. To jest pełna nazwa tej organizacji, czyli ona w skrócie by się nazywała OKBPOLDPOUNUPANLPKW. Przepraszam, no niestety tak się nazywa. I sprawdziłem, kto jest w tej organizacji. Otóż tak się składa, że wiceprezesem tego stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontakty zewnętrzne, a więc także i zagraniczne, jest Tadeusz Samborski. Kim jest Tadeusz Samborski? To jest jawny zwolennik Kremla, bywalec komunistycznej i postkomunistycznej Moskwy. W swojej karierze ma również ciekawy indochiński epizod. W czasach PRL Tadeusz Samborski działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. To reżimowe i fasadowe ugrupowanie polityczne wspierające PZPR, czyli komunistyczną partię komunistyczną rządzącą w PRL. I w 1977 roku pan Samborski doktoryzował się na komunistycznym Uniwersytecie Moskiewskim, na sowieckim Uniwersytecie Moskiewskim. W latach 1978-83 służył w PRL-owskiej dyplomacji, między innymi był pierwszym sekretarzem ambasady PRL w Laosie. Kraj ten stanowił wtedy przedmiot żywego zainteresowania
komunistycznych i zachodnich służb specjalnych, więc pierwszy sekretarz Samborski musiał utrzymywać kontakty, i to intensywne, z przedstawicielami wywiadu PRL, być może też z przedstawicielami innych służb komunistycznych. Następnie Tadeusz Samborski pełnił funkcję korespondenta prasy ludowej w Moskwie. Prasa ludowa, czyli przepraszam, prasa związana ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, czyli prasa, która docierała głównie do mieszkańców PRL-owskiej wsi. Po upadku komunizmu pan Samborski dostał się do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wtedy z mównicy sejmowej ostro atakował wybitnego dyplomatę Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego ministra spraw zagranicznych wolnej Polski. Za co? Za to, że Skubiszewski bronił polskich interesów w konfrontacji z Rosją. W latach 2014-2018 Samborski zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja. Działalność tego stowarzyszenia promował Leonid Swiridow, propagandista kremlowskiego portalu Sputnik. Ten portal stanowi taką tubę Putina na zagranicę. Dodajmy, że w 2015 roku pana Swiridowa wydalono z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Kremla. Wcześniej pod tym samym zarzutem wydalono go z Czech. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, w którego zarządzie zasiadał pan Samborski, kolega Michalkiewicza z innego zarządu, wspomnianej wcześniej antyukraińskiej organizacji. To Stowarzyszenie Współpraca Polska-Rosja mieści się w tym samym budynku, na tym samym piętrze, co Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, które wcześniej nazywało się Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i za czasów komunizmu było siedliskiem osób najbliżej związanych ze Związkiem Sowieckim, jawnych agentów Związku Sowieckiego, zresztą nie tylko jawnych. Związani z tym, z tą organizacją byli SBcy, funkcjonariusze Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa z tak zwanej frakcji promoskiewskiej, frakcji, która w latach 80. próbowała wysadzić z siodła generała Jaruzelskiego, gdyż uważała tego komunistycznego generała za zbyt mało prosowieckiego. Ludzie związani z tą frakcją zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. Takiego kolegę ma pan Michalkiewicz. Być może nie trzeba sięgać do Krajowego Rejestru Sądowego i do takich powiązań, żeby wiedzieć, że działalność pana Michalkiewicza jest nie tylko antysemicka i antypolska, ale też antyzachodnia, ponieważ potępienie Holokaustu jest podstawą tożsamości współczesnego Zachodu, a pan Michalkiewicz z Holokaustu, z masowej zagłady Żydów się po prostu wyśmiewa. To tyle na temat człowieka, którego antyzachodni tygodnik Do Rzeczy zamieścił na swojej okładce. I zamieścił jego zdjęcie. Więc można powiedzieć, że potraktował go jak sztandarowego przedstawiciela opcji, które należy warto zaprosić do debaty. Taką debatę publiczną funduje nam tygodnik Do Rzeczy, który oprócz tego, że chce, abyśmy przestali bać się Putina i żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej, nie bojąc się Putina, który wcale nie jest taki straszny, oczywiście również gorąco popiera obecną władzę i partię rządzącą PiS. Zapewne będziemy do tych tematów jeszcze wracać, jeśli nie za tydzień, to w następnych tygodniach. Ja się z Państwem bardzo żegnam. Zobaczymy się znowu za tydzień. Przypominam, że każdy z Was, każda z Was może zostać producentem wykonawczym Resetu Obywatelskiego. Można na ten cel wpłacić pieniądze, można nas wspierać na stronie zrzutka.pl, można nas też wspierać za pomocą bezpośrednich wpłat na
konto, na konto Fundacji Arbitror. Taki numer konta znajdziecie pod tym filmem, który właśnie oglądacie, który jest teraz transmisją na żywo, ale za chwilę się transmisja skończy i to, co oglądacie, stanie się filmem. Zachęcam bardzo, żeby link do tego filmu wysyłać znajomym, żeby go udostępniać w mediach społecznościowych. I dziękuję Wam bardzo za uwagę, za lajkowanie, komentowanie i za udostępnianie tego programu. Dziękuję za to, że oglądacie, słuchacie i że jesteście. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam też naszego wspaniałego producenta, realizatora Krzysztofa Kołaczka. I przypominam, że producentem tego programu jest Piotr Tomaszkiewicz, producent wykonawczy, który nas wsparł na stronie zrzutka.pl. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.